Hejo, witajcie ludzie, jestem Brawly, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Arkania Gothic 4. Otóż znajdujemy się w mieście, w którym tak naprawdę musimy być. Gadałem z Gornem, Gorn mnie wysłał do Ningala. No i Ningal dał mi zadanie, abym uaktywnił dwa opeliski. Jeden już uaktywniłem. No i dlaczego nie było odcinków z Arkanii? Dlatego, że nie chciało mi się wykonywać tej misji. Ta misja jest super nudna i super wkurzająca. Ale miejmy już to za sobą. Mamy do czynienia z nieumarłymi. Okej, tutaj mamy kolejny zwój, który pozwala mi uaktywnić obelisk. Jak widać, mamy sporo nieumarłych i tam jeszcze maga na dokładkę. Fuck you. Dobra, zakryjemy się właśnie. O nie! Tylko nie łucznik. Nienawidzę łuczników, jak już mówiłem. Dobra, powolutku. O, ale mnie walnął. Niedobrze. Dobra, dostał. Kurde, skąd ten mag nawala tymi tymi kulkami? Ginsz ma to. Dobra, tam jeszcze mamy tylko do czynienia z głupim magiem i łucznikiem. Na początek się uleczymy. Okej, okay, i poczekamy na łucznika, aż tu przyjdzie. O, chyba jednak nie przyjdzie. Mogę tamtędy wyjść? Nie mogę. Musimy sobie jakoś poradzić bez tego. Fuck you. Okej, okay, czekamy na ciebie, cholerny. No jeszcze zombie do mnie biegnie, nie wierzę. No dobra, także chodź. Się ciebie, nie boję. Te zombiaki żygają, to jest troszkę wkurzające. O, właśnie tak jak mówiłem, widzieliście? Chciał mnie ożygać. Jak ja mam się tam dostać, nie tracąc przy tym dużej ilości życia? Dobra, musimy sobie poradzić jakoś. Dobra, nie żyje, jeszcze tylko mag. Tak, uda się, uda się, uda się. Fuck you, jak widać, ten mag nawala bardzo mocno. Damy sobie radę, damy sobie radę. Ha, ta tarcza nic ci nie da, kolego. Gin! Oh shit, oh fuck, myślałem, że zginę. O, to by nie było fajne. Krew Beliara. Ale mam, znaczy zmniejsza regenerację zdrowia, także coś za coś, jak to mówią. Co my tutaj mamy? Czekajcie, się uleczę. Czy mogłem się uleczyć bandażami? Fuck you! Zapomniałem, ile mamy kasy? Mamy 8000 ponad. Wyszczerbiony sierp, raczej niczego nie mam. Dobra, idziemy po ten zwój i idziemy uaktywnić ten obelisk. Dobra, także zapiszemy grę. Mam nadzieję, że już nic nas tutaj nie zaskoczy. Chyba że podczas uaktywnienia tego obeliska. O, mamy kolejny poziom. Sobie rozdamy oczywiście punkty od razu. Raz, dwa, trzy. Cudownie. I coś mi oczywiście goni. I to jest zombie, ludzie. Także zombie to ja się akurat nie boję. Dobra, wracamy do tego Ningala. Tego zombiaka po prostu oleję. Znaczy musiałem wykonać misję dla tego Ningala, ponieważ on ma mi dać klucz, który doprowadzi mnie do Diega. Głównym zadaniem na razie jest to, aby odnaleźć Diega. Okej. Okay. Ningalu. Uaktywniłem obeliski. Tak, czuję przepływ magii. W północnej części placu targowego znajdziesz bramę, która prowadzi do portu. Otworzysz ją tym oto kluczem. Co? Czyli niepotrzebnie zawracałem sobie głowę obeliskami? Potrzebnie. W przeciwnym razie nie dostałbyś klucza. Oszukałeś mnie! Jak to? Uaktywniłeś obeliski? Okej, dobra. Także tą bramę mamy tam na górze. Dokładnie widać to na minimapie. Chciałem jeszcze kupić tutaj coś ciekawego u kowala, ale niestety kowal gówno miał tak naprawdę. Chyba że kupimy sobie jakieś miksturki życia. O, to się może akurat przydać. Mi się chyba tam podoba. Tak, 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 mieszczanin, z tobą nie mogę pogadać, niestety. Tutaj mamy tego kowala, niby. Znaczy kowala, handlarza bardziej, takiego kowala. Chciałbym zobaczyć twoje towary, tak, pokaż mi co ty masz. No nie masz żadnych mikstur, także spieprzaj. Parszywy deszcz. Okej, okay, dobra. Niczego on niestety nie ma. Jak widać ma mikstury, ale spójrzcie ile one kosztują. 1500 chyba go posrało.
Ej, wybaczcie mi za mojego psa, który szczeka akurat. Okej, okay, dobra. Idziemy otworzyć tą cholerną bramę. I gdzie mamy dokładnie iść, bo nie wiem. Dobra, pójdziemy tutaj sobie. Idziemy przed siebie, o, tak to powiem. Tam kogoś widzę, to jest chyba jakiś strażnik. O, mamy zaznaczone na minimapie, gdzie mamy iść. Latarnia. Przybądź do latarni. To jest głos Xardasa, ja ten głos wszędzie rozpoznam. To jest głos Xardasa, nie ma bata. I on pewnie będzie w tej latarni. Zgaduję. Siema, Diego, przyjacielu. Jesteś wreszcie. Ha, wiedziałem, że tu dotrzesz. Diego, dobrze cię znów widzieć. Znalazłem kuźnię w zapomnianej świątyni. Czyli Lyrka miała rację. Lyrka? Nieważne. Dobrze, że jesteś. A co ty tu robisz? Czekam na Miltena. Spóźnia się. Ale powiedz, co znalazłeś w świątyni? Kowadło naprawdę istnieje? Istnieje, ale znalazłem tam coś dużo ważniejszego. Co? Prawdę. Zemsta musi zaczekać. Muszę się zająć czymś ważniejszym. Gorn mówi, że szukasz sposobu na dostanie się do fortecy. Zgadza się. Muszę pilnie pomówić z Daką, ale forteca jest odcięta. Każdego obcego od razu podejrzewają o zmowę z Drurhangiem. Kim jest Daka? Najlepszym szpiegiem króla. Tylko ona jeszcze nas wspiera. Z jej pomocą moglibyśmy przekonać Heigena o naszej niewinności. Niewinności? Drurhang nas skompromitował. Chciał się nas pozbyć, ale razem z oddziałami Heigena ciągle jeszcze możemy uratować to miasto. Jak się dostaniemy do fortecy? Milton miał przyprowadzić kogoś, kto nas przemyci do środka. Ale uważam, że nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę. Co więc zamierzasz? Pójdź do mojego domu i pomów o tym z Lesterem. Od paru dni nie robi nic poza szukaniem sposobu, żeby dostać się do fortecy. Jak trafić do twojego domu? Idź ulicą portową aż do samego końca, a znajdziesz się przed bramą do mnie. Okej, okay, kolego. Dobra, pewnie mamy to na minimapie, zapewne. Forteca Robara, tak, musimy dokładnie tutaj iść, czyli musimy się po prostu cofnąć. Okej, okay, mamy wszystko ładnie zaznaczone na minimapie, mamy dokładnie drogę. Dobra, robi się ciekawie, można powiedzieć. Ale oczywiście ten Gothic się chowa do trójki, dwójki czy jedynki. W ogóle to w ogóle powinienem zamknąć mordę, ponieważ porównuję Gothica Arkanie porównuje do Gothica jedynki i to jest niewybaczalne. Wybaczcie mi. Ponownie sorry za cięcie, ale po prostu dopiero co zauważyłem, że niechcący wyłączyłem Afterburnera, czyli program do nagrywania. Jak widać, zniszczyłem tych nieumarłych, ale też nieźle oberwałem. No i musimy się udać do Lestera, który jest w domu Diego. Musimy iść chyba tędy, ale tam mam jakiś domek, który chciałbym przeszukać. Oczywiście o ile mogę, mogę. Jak. Ale tutaj niczego nie ma, niestety. Na górze chyba też niczego nie będzie. Tak mi się przynajmniej skrzynia, Borówki, zdrowie daje stara księga oraz mała perła. Oczywiście to wszystko pójdzie na sprzedaż. Złoto, jakieś tam pierdoły. Dobra, możemy stąd zejść już. Dalej szybciej Bezi. Tak, Bezi. Dobra, jesteśmy już niedaleko. Ładną ma chatę ten Diego. Znaczy, przynajmniej tak mi się wydaje, bo ponieważ się tak świeci ten obelisk i tak daje światło na ten domek, tak to fajnie wygląda.
Okej, Lesterze. Patrzcie no, mój przyjaciel. I to w jednym kawałku. Widzę, że nie ucierpiałeś tak bardzo. Przysyła mnie Diego. Diego? Spotkanie się udało? Milton jeszcze się nie pojawił. Jak wygląda sytuacja u was? Znaleźliśmy aż 3 sposoby, żeby dostać się do fortecy. Rotter, Jilvi i Daranis ciągle spierają się, który z nich jest najlepszy. Może ciebie posłuchają. Rotter, Jilvi i Daranis? Co oni tu robią? Najlepiej będzie, jak sam ich zapytasz, przyjacielu. Dobra, robi się już mniej ciekawie. Ale okej, mamy ich przynajmniej niedaleko, nie będziemy musieli tych ich szukać. Dobra, pójdziemy najpierw do kolesia tutaj, czyli do Daranisa. Kogóż ja... Lester twierdzi, że znasz drogę do fortecy. Pracuję nad tym, to fakt. W czym problem? Ten krąg teleportacyjny ma swój odpowiednik w fortecy, ale skoro nas tam nie było... Nie możemy się tam przenieść. Po co marnujesz na to czas? Ponieważ ten, kto posiada runę rozkazu, może uaktywnić kamienny krąg z pewnej odległości. Stworzyłem golema i posłałem go do swojego sklepu po starą runę Miltena. Ale zaczynam się martwić. O golema? Powinien już dawno wrócić. Może został uszkodzony. Dlaczego twój pomysł jest lepszy od pomysłów Rottera czy Jilvi? Bo w przeciwieństwie do innych, ja gwarantuję, że dostaniesz się do fortecy. Sprytnemu magowi poszukiwania golema nie powinny sprawić trudności. W dzielnicy portowej łatwo jest uniknąć pocisków i równie łatwo oszukać atakujących wręcz. Sam bym to zrobił, ale ostatnie zaklęcie bojowe rzuciłem jakieś 10 lat temu. Dobrze, będzie jak chcesz. Gdzie jest golem? Te drzwi prowadzą do dzielnicy urzędniczej. Nie jest duża, a golema trudno nazwać małym. Znajdziesz go. Okej, dobra. Gdzie są te drzwi? Tutaj, z tego co widzę. Dobra, udamy się tam dróżką, ale najpierw przeszukam twój dom, Daranisie. Chyba niestety niczego nie masz, jesteś biedny. Ta misja jest troszkę nieciekawa. Ale okej, wykonujemy. Ani żywy, ani martwy. Wow! Ja pierdzielę! To ja nieźle się ten golem bawi tutaj. Widać nie. Oh shit! Ty też mnie nie lubisz. On mnie chyba nie lubi. Dobra, trudno. Fuck you! Myślałem, że on mi pomoże, ale tu taka dupa. Dobra, najpierw zabiję. Wow, rzuca tymi kamieniami. No bez jaj! Nie! Dupa! Uciekamy! Uciekamy! Ale mnie walną kamieniem. Fuck. Dobra, robi się nieciekawy. Kolejny zombiak, bez jaj. Jeszcze umrę. Fuck! Dobra, wczytamy sobie ten ostatni zapis, tak zwany. W czym mogę ci pomóc? Dobra, także spróbujemy jeszcze raz. Aha, ja miałem wejść chyba tutaj i przez jego chatę wejść. Tak, dokładnie. No dobra, muszę zabić tego cholernego golema, tylko nie mogę zwrócić na siebie uwagi tych nieumarłych. O, kolejny zombiak. Znaczy kolejne zombiaki. Okej. Dobra, giń. Naprawdę tych nieumarłych już mam dosyć, nie? To jest masakra. Ale okej, musimy sobie jakoś radzić. O, widzicie? Ożygał mnie, gnój. Giń, gnoju. Pięknie. Dobra, idziemy prosto do tego golema. Spróbujemy go zabić. Jak widać, mamy dużo zombiaków. I oczywiście tego cholernego golema, którego za chwileczkę zabiję. Okej. O, jak widać, rzuca we mnie kamieniami. Fuck you.
Dobra. Okej, jeszcze jeden zombiak i dopiero potem... On przyzywa sobie tych zombiaków z tego co widzę, tak? Okej. Nie, myślałem, dobra. No, ile ich tutaj jest? Więcej was matka nie miała? Wypieprzeni. Wychodzi na to, że najpierw muszę wybić tego głupiego... golema. Dobra, robi się nieciekawie. Fuck! Czekajcie, lepiej zapiszę, wczytam grę. Znaczy, lepiej się uleczę. Regeneracja wytrzymałości, to nie. Tego sobie użyjemy. Tak. Okej, okay. No, miałeś umrzeć. Ginsz ma to. Dobra, o fuck, ale mnie walnął. No jeszcze mnie ożyga. O fuck, czekajcie. Czym by się tutaj uleczyć? Powiedzmy, że... Silny eliksir krzepy, czemu nie? Dobra, to mi się przyda. Fuck, dobra, idziemy go zabić. No on sobie przyzywa tych cholernych. Nie, dobra. Sam tego chciałeś. Nie, 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 nie! Ole fuks. Dobra, musimy jakoś sobie... Tylko mnie nie rzucać tym kamieniami, Co on zrobił? Ale gnój! Gdzie on mi spieprzył? Ale... Alfons. Dobra, sam tego chciałeś. Dobra! Chodź tu, golemie. Czekajcie, lepiej się uleczę. Ale czym? Mogę użyć tego, czy nie? Nie mogę pewnie. Mogę! Elegancko! No, chodź. Już chyba sobie nikogo nie przyzwiesz. Nie! O, ty gnoju. Nie! Mało brakowało. Ale mocny sukinsyn. Tak, nawet nie próbuj brać tego kamienia. O, o, ale mnie walnął. Nie, nie próbuj. Ciekawe, czy on będzie miał ten... O. Czy będzie miał ten teleport, czy ten kamień, nie wiem dokładnie, co ja muszę wziąć. Kamień, tak. Kamień Miltena. Okej, nie żyjesz, gnoju. Co ty miałeś? Obsydian, węgiel, ale co dalej? Posiadłość Diego. Chyba muszę się wrócić, na to wygląda. Tak dosłownie. Dokładnie, znaczy. Okej. Okej, daranie. Czego sobie życzysz? Znalazłeś mój... Golem mnie zaatakował. Dziwne. Może to przez obeliski. Przyniosłeś runę? Oto ona. Świetnie. W mgnieniu oka znajdziesz się w fortecy. Mam nadzieję. Czekajcie, na początek zapiszę lepiej grę, bo nie ufam temu kolesiowi. Jestem gotów. Pora złożyć Robarowi wizytę. Okej. Okay. Ty? To się robi niedorzeczne. Co ty tu robisz? Najpierw ty zdradź, co robisz. Ja pierdziu. Twojej fortecy. W królewskiej fortecy. Bezimienny lewituje. I znalazłeś? Czego ode mnie chcesz? Czekajcie, lepiej... No, okej. Okay. To troszkę komicznie wyglądało. Okej, okay, teraz sobie z nią pogadamy. Ty jesteś Daka? Wtórniarze? Tak. Chwila. Przysłał cię Diego, prawda? Czego chce?
Cóż, Zero, Dako, jakkolwiek się tam zwiesz, Diego cię potrzebuje. Może udowodnić Heigenowi swą niewinność. Teraz to niewykonalne. Chcesz go zostawić w potrzebie? Nie mam wyboru. Heigen zaginął. Zaginął? Ten głupiec wyruszył ze swoimi wojskami, aby stawić czoła Drurhangowi w Bastionie. I nie wrócił. A więc Heigen nie żyje. Lub gorzej. Zobaczymy. Nie zamierzasz chyba... Wyruszam do Bastionu. Gdzie to jest? Przy wschodniej bramie. Jeśli koniecznie musisz się tam udać, przejdź mostem z dziedzińca w okolicy areny. Każę otworzyć bramę.